ta imigracja ekonomiczna i tutaj łatwiej nam będzie zatrzymać, zasymilować, wprowadzić do gospodarki, dać możliwość rozwoju osobom, które są nam bliższe kulturowo albo osobom, które gdzie na przykład ta diaspora polska była dość duża i to jest Ukraina, to jest właśnie Kazachstan i należałoby zamiast utrudniać, tak, mamy te projekty, które utrudniają wydawanie oświadczeń o pracę, bo diagnoza jest taka, że nieuczciwi pośrednicy tutaj na tym korzystają. Pewnie tak, ale to trzeba walczyć z nieuczciwymi pośrednikami, a nie z Ukraińcami, którzy chcą pracować w Polsce. Należałoby ich dać im jakieś, nie wiem, możliwość łatwiejszego zdobywania tutaj takich pozwoleń stałych na pracę, a nie tylko oświadczenie na 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy, możliwość zakładania działalności gospodarczej wręcz, bo jestem przekonany, że te osoby po pierwsze, żadne badania nie potwierdzają tego, że wypychają Polaków z rynku pracy. No, ale to widać żadne na wskaźnikach bezrobocia, które jest bardzo niskie, że tak ten milion... Ale płacowo był taki... I nawet, znaczy absolutnie nie ma makroekonomicznego uzasadnienia, żeby tego nie robić. Średnia płaca Ukraińca w Polsce to jest około 2000 zł, tak? No, te płace, mówimy o płacy netto. Płaca netto Polaka to jest 2800, powiedzmy 2900 średnia, tak? A jeżeli patrzymy już na medianę zarobków, to Ukraińcy i Polacy zarabiają mniej więcej po tyle samo, więc to nie jest tak, że dumping mamy płacowy ze strony ukraińskich pracowników. To są absolutnie mity, którymi się próbuje straszyć Polaków przed napływem pracowników ze wschodu. Marek Kłoczko, Krajowa Izba Gospodarcza, Jakub Kurasz, firma doradcza PWC. Dziękuję bardzo. I Bartek Godosławski, publicysta Pulsu Biznesu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Jest druga. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. W Izraelu doszło do kolizji kilku samochodów jadących w polskiej rządowej kolumnie. Pojazd wiozący premier Beaty Szydło jechał na jej czele i nie uczestniczył w zdarzeniu. Rzecznik rządu Rafał Bochenek poinformował Polskie Radio, że lekko ranne zostały dwie osoby, którym została udzielona natychmiastowa pomoc. W trakcie przejazdu polskiej delegacji doszło do kolizji kilku pojazdów w trakcie przejazdu z Tel Awiwu do Jerozolimy. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Wśród osób, które najbardziej ucierpiały w tym zdarzeniu, jest funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu i jedna z pań, która pracuje w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ale tym osobom już została udzielona niezbędna pomoc. Rzecznik rządu zapewnił również, że delegacja realizuje program zgodnie z harmonogramem. Delegacja rządowa na czele z premier Beatą Szydło przybyła do Izraela na konsultacje międzyrządowe. Kary dożywotniego pozbawienia wolności dla Dariusza P. domaga się prokuratura. Mężczyzna jest oskarżony o podpalenie domu w Jastrzębiu-Zdroju i zabicie w ten sposób pięciu najbliższych członków rodziny oraz próbę zabójstwa szóstej, najstarszego syna, który jako jedyny ocalał z pożaru. Przed Rybnickim Wydziałem Sądu Okręgowego w Gliwicach oskarżyciel publiczny wygłosił mowę końcową w procesie. W jej trakcie prokurator Karina Spruś podkreśliła, że tak okrutna zbrodnia powinna zostać ukarana w najsurowszy możliwy sposób. Kim jest człowiek zasiadający dziś na ławie oskarżonych? To psychopata, który dla realizacji swoich potrzeb zaplanował i zrealizował ohydną zbrodnię, licząc na to, że uda mu się zmanipulować otoczenie biegłych i śledczych. O tym, kim jesteśmy, nie świadczy wykształcenie, majątek, ale to, jak traktujemy drugiego człowieka. Człowieczeństwo przejawia się dbaniem o swoją rodzinę i zdolność do poświęceń dla innych ludzi. Niestety, Wysoki Sądzie, Dariusz Perzyński swoje człowieczeństwo już dawno utracił. Obrońca oskarżonego swoją mowę wygłosi 5 grudnia. Wtedy też ostatnie słowo przed ogłoszeniem wyroku powie sam oskarżony Dariusz P. Do tragedii doszło 10 maja 2013 roku. Według prokuratury Dariusz P. podłożył ogień w 6 miejscach, a następnie zamknął rolety w oknach i drzwi, tak by jego rodzina nie mogła uciec z płonącego domu. Motywem działania mężczyzny, zdaniem prokuratury, miały być pieniądze. Wcześniej Dariusz P. zawarł szereg umów ubezpieczeń na wysokie kwoty.
Rusza największy projekt badawczy w historii Unii Europejskiej dotyczący integracji uchodźców. Będzie on realizowany przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z partnerami z 16 krajów unijnych. Do projektu w Polsce włączyły się Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Badanie potrwa aż 6 lat. Zaplanowano 240 spotkań na poziomie europejskim, 45 raportów i tysiące rozmów. Instytuty badawcze chcą zobaczyć, jak wygląda dostęp osób, które ubiegają się o status uchodźcy i tych, które taki status już uzyskały, do różnego rodzaju sfer życia społecznego, mówi Dominika Potkańska z Instytutu Spraw Publicznych. Interesuje nas przede wszystkim dostęp do edukacji, do ochrony zdrowia, mieszkalnictwa, możliwość otrzymania obywatelstwa danego kraju, wyliczała analityk. Musimy przyznać, że jesteśmy takim liderem, jeżeli chodzi o dostęp do edukacji. Od pierwszego dnia pobytu w Polsce, po złożeniu wniosku o nadanie statusu uchodźcy, dziecko ma już prawo iść do szkoły. Inaczej sytuację ocenił dr Mikołaj Pawlak z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Jak mówił, uchodźcy w Polsce mają problem z odnalezieniem się, a nasz kraj im tego nie ułatwia. Ekspert podkreślił, że kraje naszego regionu weszły w pewnego rodzaju grę. Domyślając się, że ci uchodźcy nie będą chcieli tu zostać, też specjalnie się nie przykładały do tego, żeby im to umożliwić, co powodowało, że wtedy oni mniej chcieli tu zostać. Oprócz Polski w badaniu wezmą udział między innymi takie kraje jak Niemcy, Węgry, Szwecja, Portugalia i Hiszpania. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prasa w Niemczech obszernie komentuje decyzję kanclerz Angeli Merkel o ubieganiu się o czwartą kadencję. Szefowa niemieckiego rządu ogłosiła, że w przyszłorocznych wyborach będzie walczyć o reelekcję. Z Berlina Wojciech Szymański. Dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung ocenia, że Angela Merkel przekroczyła już zenit swojej władzy. Świadczą o tym choćby słabe wyniki jej partii w wyborach lokalnych, czy niedawna porażka przy poszukiwaniach przyszłego prezydenta, którym zostanie socjaldemokrata. Osłabiona Merkel wciąż jednak daje swojej partii większą pewność utrzymania się przy władzy niż jakikolwiek zapasowy kandydat, pisze komentator gazety. Dziennik Süddeutsche Zeitung zauważa, że Merkel długo zwlekała z ogłoszeniem decyzji i prawdopodobnie sama nie była pewna, co robić. Wobec Brexitu, sytuacji w Turcji czy triumfów prawicowych populistów Merkel nie mogła jednak zrezygnować, ocenia komentator gazety. Die Welt dodaje, że Trump, Putin czy Le Pen we Francji obracają świat zachodu do góry nogami. W tej sytuacji Merkel chce ucieleśniać hasło żadnych eksperymentów, czytamy w gazecie. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Prognoza pogody. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane na północy i wschodzie, miejscami duże. Na zachodzie lokalnie mgły. Temperatura od 1 stopnia na wschodzie przez 6 w centrum, 8 na wybrzeżu, do 11 w górach. Wiatr przeważnie umiarkowany, na północy porywisty, a w górach chalny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prawie 5,5 minuty po piątej. Po drugiej. Przedstawiciel organizacji patriotycznych i stowarzyszenie spotkali się w Gdańsku w historycznej sali BHP na pierwszym Pomorskim Kongresie Pamięci Narodowej. W spotkaniu wzięli też udział młodzi ludzie z pomorskich grup rekonstrukcyjno-historycznych. Chcemy znać prawdziwą historię, między innymi tę o żołnierzach wyklętych, mówili uczestnicy spotkania. Organizatorem kongresu był dr Karol Nawrocki, szef Biura Edukacji Gdańskiego IPN. Na kongresie była Anna Rębas. Pierwszy Kongres Pamięci Narodowej to też okazja do tego, by wręczyć odznaczenia osobom zasłużonym, choćby w działalności na rzecz ujawniania historii o żołnierzach wyklętych. Takie pierścienie, takie odznaczenia zostały dzisiaj wręczone przez metropolita gdańskiego Sławoja Leszka Głudzia. Kto je otrzymał? Otrzymał je pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, pan Piotr Szubarczyk, który już jakiś czas temu odszukał w domu tę siedzibę Inkę w sensie symbolicznym, a więc zaczął pisać o niej teksty i przypominać tę postać. Ostatnio napisał książkę poświęconą domu siedzibę Inkę. Wieloletni pracownik, ale też osoba, która w przestrzeni publicznej o szklarze wyklętych zrobiła naprawdę dużo. Drugi to pan Tadeusz Antoniak, przedstawiciel kolonii amerykańskiej ze stanu Pensylwania z okolic Filadelfii, który był jednym z inicjatorów otwarcia zniesienia pomnika żołnierzy wyklętych w Dolistą, czyli w amerykańskiej Częstochowie. To jest mi niezmiernie miło, że mogłem tutaj unosić się duch pierwszej solidarności, że również dotujemy się do słów pani świętej pamięci pani Anny Wawrzynowicz, że uczymy się od nowa, a nasz komitet działa jako podcastem Budujmy Wspólny Front Patriotyczny. W tym roku dodaliśmy Polonia Semper Zdech, ale zawsze to hasło, które jest najważniejsze w 1050-letnim
historii naszego państwa, naszego narodu katolickiego, to jest Bóg, honor i ojczyzna. To są osoby, które poświęcają swój wolny czas pamięci historycznej, przywracaniu prawdy historycznej, więc nie przez przypadek znalazły się tutaj. Zazwyczaj te osoby współpracują z Instytutem Pamięci Narodowej, ale często nie znały się między sobą. Więc my cieszymy się, że możemy taką możliwość dać ludziom, którzy są zaangażowani w przywracaniu pamięci. No i policzyć się, bo takie jest hasło tego kongresu. Chcemy się policzyć, chcemy zobaczyć, ile osób chce działać na rzecz właśnie tych spraw, o których powiedziałem. Dużo ludzi młodych. Dużo, po co najmniej połowa to ludzie młodzi, jak widać po sali. Michalina, lat 16, z czego ona przede wszystkim po to, żeby zdobywać również wiedzy, się kształcić cały czas, człowiek uczy się całe życie, poza tym, tak, myślę, że jest to bardzo interesująca nauka. Piotr Opaszewski, Grupa Rekonstrukcji Historycznych Narodowych Sił Zbrojnych, Elbląg. Mamy taką manierę, żeby postrzegać świat czarno-biały. Albo ktoś jest bohaterem, albo ktoś jest bandytą. Rzeczywistość jest szara i to są różne odcienie szarości. Jarosław Szałek, prezes Instytut Pamięci Narodowej. Kongres Pamięci Narodowej organizujemy w miejscu wyjątkowym, w sali BHP. W sali, gdzie przeżyła się najwspanialsza wspólnota w historii Polski, jakim był Solidarność. Dzisiaj tutaj spotykamy się w gronie ludzi, którzy przez ostatnie kilkanaście lat swoich środowiska oddolnie angażowali się na rzecz ochrony tożsamości narodowej, dyskutowania na ten temat. Ci ludzie przez wiele lat przyczynili się do tego swoją pracą, że dzisiaj możemy mówić o mocie na historii. Tak nie było zawsze, ale to ta praca tych ludzi przez wiele lat, często oni nie mieli zrozumienia swoich środowisk, nie mieli wsparcia, ale ich upór, determinacja doprowadziła do tego, że zmieniły się nastroje społeczne. A już nikt nie kontestuje polskości. Nawet ci, którzy jeszcze wiele lat temu chcieli uciekać po biało-czerwonej flagi. Prezes IPN-u Jarosław Szarek zapowiedział, że kolejny Kongres Jedności Narodowej już w marcu w Warszawie. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Szef MON-u zaznaczył, zbliża się 10 minut po drugiej. Teraz na antenie Polskiego Radia 24 Jerzy Jachowicz, jego gość. Moim gościem jest pan Jarosław Jakimczyk, znakomity dziennikarz śledczy, właściwie specjalista od spraw służb specjalnych. W tej chwili prowadzi własny portal Kompromat.rp, zajmujący się w ogólnym takim znaczeniu sprawami bezpieczeństwa, także bezpieczeństwa internetowego, ale energetycznego nie. Sami się też tym zajmuję. Czasami. Kiedyś dużo na ten temat publikowałem, ale to pamiętam, upłynęły całe lata. Proszę Państwa, muszę przyznać się, że trochę mi się znudziły już historie o takich dosyć przeciętnych figurach, młodych działaczach politycznych, ministra, dziennikarzach takich dosyć dziwnych. I pomyślałem sobie, sięgnę po same szczyty władzy. Niech się otrę i razem ze mną słuchacze o te szczyty. I wybrałem pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Czy panu, panie redaktorze, podoba się taki bohater dzisiejszego wieczoru? Najbardziej, zwłaszcza, że od czasu tych wydarzeń, mówimy tutaj o publikacji, która ukazała się w Dzienniku Życie w 1997 roku w sierpniu pod tytułem Wakacje z agentem i cyklu kolejnych później artykułów związanych z tym tekstem. Minęło bez mała 20 lat. Możemy sobie spróbować z takiego ogromnego dystansu czasowego pozwolić na pewną refleksję z bardzo odległej perspektywy. I tak, i troszeczkę z lotu ptaka chwilami, prawda? Także nie musimy, aczkolwiek zawsze te szczegóły są ciekawe. Ja, o ile pamiętam, to było tak jakoś, że sierpień 97 to było około półtora roku po wybuchu afery Olina, w którym pojawiło się nazwisko będące symbolem tego, co jest najgorsze, co mogło nas spotkać ze strony Rosji. Mianowicie szpieg rosyjski. I to nie taki, który sam szpieguje, no bo
tacy to są zawodowi i jakoś do zniesienia. Natomiast jeszcze namawiał jednego bardzo znanego Polaka do tego, żeby szpiegował na rzecz Rosji. No to już wredna postać. I nagle w jego otoczeniu pojawia się pan prezydent w tym tekście wakacje zamierzone, prawda? Był kadrowy pracownik wywiadu sowieckiego KGB, pierwszego zarządu głównego wywiadowczego, a potem służby wywiadu zagranicznego Rosji. Władimir Pietrowicz Ałganow, który pracował w Polsce pod przykryciem dyplomatycznym, a później już jako handlowiec, biznesmen u zaprzyjaźnionych przedsiębiorców, związanych towarzysko z pewną częścią polskiej klasy politycznej, ówczesnej lewicy postkomunistycznej. Mówię tutaj o pierwszych latach 90. Tak. Jeśli chodzi o Józefa Olejnickiego i tak zwaną aferę Olina, no to Ałganow spotykał się z nim i biesiadował z nim w tak zwanej Zatoce Świni, prawda? 18-krotnie. Takie komentowane zostaje. Natomiast prezydent Kwaśniewski był bardziej ekskluzywny. To zdarzenie, które było tematem tego artykułu, opisane zostało w scenerii Centralnego Ośrodka Sportu Rybitwa w Cetniewie na obrzeżach Władysława. To rzeczywiście był taki zamknięty pensjonat, ośrodek dla polskich olimpijczyków, ale gdzie dostęp mieli też przedstawiciele świata polityki. Trzeba pamiętać, że Aleksander Kwaśniewski był kiedyś ministrem sportu jeszcze zarządzał w 90. Tak, ale w 91. chyba zaczęto jakąś sprawę jego przewodnictwa w Komitecie Olimpijskim i pewnych strat finansowych. Ale może do tego wrócimy, prawda? Natomiast skupmy się teraz na tym tekście Wakacje z agentem. Kiedy ten tekst się ukazał, jaka była reakcja? Pamięta pan? Antoni Strzula na przykład. Zwrócił też uwagę na rolę naszego kraju. Oczywiście potwarzano wszystkie te informacje i tezy, które zostały przedstawione w artykule. Zaprzeczono m.in. jakoby Aleksander Kwaśniewski w ogóle miał kiedykolwiek kontakt z Władimirem Ałganowem. Okazało się jednak, że jest dokumentacja fotograficzna, jest zdjęcie jeszcze z lat 80. z wizyty tegoż Ałganowa, wtedy dyplomaty sowieckiego, który odwiedził Skierniewice i tam na tym zdjęciu występował Aleksander Kwaśniewski obok Ałganowa, był też Leszek Miller, młody działacz, tak, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego KWPZPR w Skierniewicach, tak. Ale wie pan, co najciekawsze dla mnie wtedy po tej publikacji był taki moment, kiedy ja rok wcześniej otrzymałem identyczne informacje. Nie mogę do tej pory zdradzić źródeł, ale były dwa źródła. Ja myślę, że koledzy z Życia Warszawy otrzymali te informacje mniej więcej z tego samego źródła, z tych samych źródeł. I ja zacząłem się rozglądać, jak tę sprawę ugryźć. Zacząłem robić research, taki pierwszy. Okazało się, że w Cetniewie, jeżeli pan prezydent, jeszcze wtedy lider tylko SLD, przyjmował jakichś gości, to nie byli oni meldowani, nie byli wpisywani do księgi. On po prostu przechodził obok portierni, czy uzgadniał z szefem tego ośrodka, to ci państwo są moimi gośćmi. Ten pan jest moim gościem, a ponieważ mieli olbrzymie apartamenty, więc tam jacyś ludzie, jakbyśmy powiedzieli za naszych młodych lat, baletowali, prawda, ale nie, no to gdzieś tam z panem przewodniczącym, to był pobyt w tym pośrodku. I to była pierwsza trudność, no, że już wiedziałem, że muszę znaleźć świadków, którzy będą potwierdzali, bo najłatwiejsza rzecz to właśnie księga meldunkowa, tak jak w każdym przyzwoitym hotelu, prawda? Druga rzecz to, że ja już byłem troszkę znany i wiedziałem, że ja sam nie będę mógł chodzić sobie swobodnie tak i rozpytywać i chodzić w dodatku ze zdjęciem pana Ałganowa. I wtedy na szczęście było zdjęcie z tej konferencji, nie wiem, czy pan pamięta, w Moskwie po sprawie Olina, kiedy wystąpił Ałganow, dementując, prawda? I wtedy polska telewizja, robiąc transmisję z tej konferencji, no, zachowała zdjęcia i dostałem z telewizji
tak na pół leganie jego zdjęcia, więc co będę chodził po Cetniewie i okolicy i pokazywał zdjęcie, czy ten pan, widzieliście go razem z panem Kwaśniewskim. To była druga trudność, na którą napotkałem. I wreszcie w redakcji samej, kiedy przedstawiłem sprawę i plan wyjazdu na kilka tygodni na wybrzeże, powiedziano mi, no tak, nie chcę tu wymieniać nazwisk ludzi, którzy mówili. Ja wtedy im ufałem, że to chodzi o czystą grę dziennikarską, teoretycznie. No tak, co z tego, że się spotykali, jeżeli Kwaśniewski jest w tej chwili jednym z orędowników wstąpienia Polski do NATO, a wiadomo, że Rosji zależało na jakiejś próbie blokady. Więc tu nie będzie żadnych rewelacji, nawet jeżeli się ustali, że Kwaśniewski spotykał się. I ja zrezygnowałem, natomiast życie nie zrezygnowało i wtedy zaczął się proces. No tak, dla mnie tutaj najciekawsze w tej historii z perspektywy bezpała 20 lat jest nie sam tekst, nie sama historia, która została w tekście opisana, ale okoliczności pewne związane z procesem. Mianowicie przed procesem, przed sądem, w tym procesie wystąpili świadkowie obu stron, świadkowie powodu Aleksandra Kwaśniewskiego, świadkowie pozwanych. I wśród świadków pozwanych 11 10 osób potwierdziło w swoich zeznaniach to, co powiedzieli dziennikarzom, to, co stwierdzili w oświadczeniach, które podpisali, przekazali je dziennikarzom, to, co powiedzieli w nagraniach, które były też dokumentacją do tej sprawy. Jedna tylko osoba na 11... Wyłamała się, zrezygnowała. Tak. Nie tak, to nawet nie ściśle, zasłoniła się niepamięcią. Tak, że mogło jej się pomylić. To ze względu na upływ pracowników tego ośrodka. Ze względu na upływ czasu. I co? Sąd uznał, że to nie są świadkowie wiarygodni, że bardziej wiarygodni są świadkowie przedstawieni przez prezydenta. Na przykład pan Ryszard Kalisz, którego zeznania były wprost rewelacyjne. Mianowicie, że w sierpniu nie mogło być pana Aleksandra Kwaśniewskiego w Cetniewie, ponieważ był w Warszawie i ja, powiedział pan Ryszard swoim barytonem, jadłem z nim obiad Wiktorii. A później pojechaliśmy do chorego znajomego na Brudno, do szpitala, odwiedzić go w szpitalu. Już oczywiście sąd nie sprawdzał, co to był za chory, czy leżał w tym okresie, na jaką chorobę, na jakim oddziale i tak dalej, tylko przyjął ten. I wreszcie, to był kluczowy moment w zeznaniach pana Ryszarda Kalisza, że pojechali razem do mamy pana Kalisza, która przechowywała w tym czasie psa, sukę pana prezydenta późniejszego, Sabę. Nawiasem mówiąc, czy pan pamięta może innego znanego polityka, który też miał psa Sabę? No, Ludwik Dorn, oczywiście. Tak. Natomiast jeszcze jedna okoliczność, która jest godna podkreślenia szczególnego. Mianowicie tam pojawiły się zeznania pani doktor, która była zatrudniona w tym ośrodku w Cetniewie. I jej zeznania miały ogromną rolę dla oceny wiarygodności oświadczenia Aleksandra Kwaśniewskiego, który stwierdził, że był w Cetniewie tylko do pewnego dnia i nie było go w tym okresie, kiedy przebywał tam Władimir Ałganow, a zatem nie mogli się spotkać. Się minęli, tak. Otóż ta pani doktor przypomniała sobie taką okoliczność, że z jej pokoju, to był jedyny, że raczej z pokoju, który zajmował Aleksander Kwaśniewski, to był jedyny pokój, gdzie był telefon. Ona grzecznościowo skorzystała z tego aparatu telefonicznego i dzwoniła zaniepokojona do Zakopanego, zatroskana o los swej córki, która leciała tego dnia helikopterem. I tego dnia helikopter w Tatrach się rozbił i zginęło kilka osób. I ta data to była data w tym okresie, kiedy Aleksandra Kwaśniewskiego według jego oświadczenia nie powinno było już być w Cetniewie. No, i sąd, panie redaktorze, uznał najwyraźniej dowód z tego zeznania za pozbawiony znaczenia, tak jak i uznał za mało wiarygodne i niezbyt istotne dowody składane przez osoby, które były recepcjonistami, kelnerami i tak dalej. A istotne dowody w sprawie to były dowody składane przez znanych prawników, biznesmenów, wielkich tego świata. Tak, kluczowe, jak dobrze pamiętam, były zeznania pana Jana Kotta, szefa BIK Banku Gdańskiego. Tak, który stwierdził, że niemożliwe, żeby pan Aleksander Kwaśniewski był w Cetniewie, ponieważ był w Irlandii, w Dublinie, czego dowodem jest... Zaświadczenie przedstawił bank, ale to nie było zaświadczenie w postaci wydruku poświadczenia z karty kredytowej, tylko to było wystawione przez bank zaświadczenie. Tak, tak.
Sąd nie zadał sobie trudu, żeby badać dalej ten dowód. Ale ciekawa była pierwsza interpretacja sądu w 2000 roku, kiedy się skończyła pierwsza rozprawa. Sąd nakazał przeprosiny Życiu Warszawy, dziennikarzom, redaktorowi naczelnemu, mówiąc tak, że dziennikarze dochowali staranności, ale nie dochowali rzetelności. Jakby pan to rozumiał? Zachowali staranność, a brak rzetelności. Ja rozumiem, że brak rzetelności miałby oznaczać, że to, co zostało przedstawione, nijak się ma do prawdy materialnej. Czyli możemy dokładać należytych starań, żeby... Że się starali bardzo, tak. Zbierać, gromadzić dowody, ale jednak one są dowodami chybionymi. Tak rozumiem ten... konstrukcję wywodu sądu. Ja też mniej więcej tak właśnie, to prawda. Ale już później kolejne sądy, aż wreszcie w 2004 roku Sąd Najwyższy stwierdził, że nie dochowali żadnego z tych warunków i w związku z tym muszą przeprosić, tyle tylko, że nie zapłacą tej ogromnej sumy, jaką Aleksander Kwaśniewski domagał się od pierwszego procesu. To była, o ile ja dobrze pamiętam, ile? 2,5 miliona chyba. Tak, tak, tak. Zaciągnął na ten cel kredyt banku. Zdaje się, że w tym samym Big Banku Gdańskim, którego prezes i jego przyjaciel Bogusław Kot, dzisiaj przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Millennium, który zmienił nazwę, który tam właśnie w tym czasie był menedżerem. Czy to coś mówi, bo mówiliśmy o tym, że będziemy troszkę z dystansu, troszkę z lotu ptaka. Jakby pan już tak jakby zasugerował pewną postawę sądu, ale gdyby tak ogólnie odnieść się do tych... procesów, którzy w ogóle mają dziennikarze przed polskimi sądami, to w pana ocenie jak to wygląda? Jeżeli tak dzisiaj artykuły powstawałyby w takich okolicznościach, były w podobny sposób dokumentowane tak długo i starannie przygotowywane nakładem nie tylko tak dużego czasu, ale sił, środków, energii i dociekliwości dziennikarzy, na pewno zupełnie inaczej dzisiaj by obraz prasy wyglądał. Inny byłby wizerunek tego, co się zwykło określać mianem dziennikarstwa śledczego. W ogóle to pewnie pan pamięta bardzo dobrze też, jako publikujący w tamtym czasie czołowy dziennikarz zajmujący się takimi problemami, że nie używało się tego terminu dziennikarstwo śledcze, to po prostu było dziennikarstwo. Pisało się o różnych sprawach i niektórzy z nas po prostu bardziej się interesowali takimi zagadnieniami, które wymagały długiej, pogłębionej dokumentacji. Nie chodziło o dziennikarstwo newsowe, nie o notowanie czyichś opinii, tylko o bardziej samodzielne penetrowanie rzeczywistości i stawianie pewnych tez, czy raczej falsyfikowanie pewnych tez i podważanie tych, które były uznane za powszechnie obowiązujące. No taki rodzaj demaskowania pewnych rzeczy, które politycy, biznesmeni, wysocy urzędnicy starali się jakoś, żeby one nie dotarły do opinii publicznej. Ale ja pamiętam później pana działalność w tygodniku Wprost i takie oceny Aleksandra Kwaśniewskiego, bo troszkę się to z tym wiąże. Jakby jego postać, sama postać, również na tle tego procesu, znowu pan zasugerował, mówiąc, że sąd nie przyjmował pewnej zeznań pewnych świadków, natomiast wiarygodność stawiał wyżej tych wszystkich, których zaproponował Aleksander Kwaśniewski jako świadków obrony. Ja pamiętam takie pana teksty, które mówiły coś o samej postaci Aleksandra Kwaśniewskiego, budzącej takie wątpliwą wiarygodność jakby od początku. Między innymi na przykład pamiętam taki śródtytuł pana tekstu Ojciec wszystkich aferzystów, czy... Trudno mi w tej chwili z pamięci odtworzyć to, nie pamiętam śródtytułów, nie wiem, czy to w ogóle był mój śródtytuł, bo trzeba to wiedzieć, czytelnicy często o tym nie wiedzą, że takie elementy tekstów często są autorstwa redakcji, sekretariatu redakcji i należy dodać, że na przykład tytuł Wakacje z agentem nie był tytułem, który autorzy
ustalili i nadali temu artykułowi, tylko redakcja i ten akurat tytuł był na tyle, mówiąc językiem potocznym, przeszarżowany o jeden most za daleko, że gdyby brzmiał on inaczej, był inaczej sformułowany, to na pewno proces nie miałby takiej dynamiki, jaką przybrał i być może sąd nie mógłby stwierdzić, że to, co tam zostało opisane zostało nierzetelnie. Ale przede wszystkim mógłby nie ukarać dziennikarzy. Myśmy się też nad tym zastanawiali, o czym pan mówi, i moim zdaniem wystarczył tam znak zapytania, który by nie uchylał jakby całej tej historii, prawda? Jak najbardziej. Ale pozostawiał tą furtkę, która umożliwiłaby dziennikarzom jakąś wyjście całą, prawda, z tej opresji. Ja pomnę takie okoliczności, gdy pracowałem w jednym z tytułów, którego tutaj tytuł litościwie ominę. Muszę powiedzieć, że zawsze w dniu, kiedy teksty moje były wysyłane do druku, nie wychodziłem tak jak moi koledzy o 17, chociaż był to koniec tygodnia, z pracy do domu, tylko wychodziłem gdzieś zwykle około 2 w nocy, kiedy już ten mój tekst w ostatecznej wersji był na ekranie komputera tego odpowiedzialnego za wysyłanie do drukarni tekstu. I wtedy byłem pewny, że żadna niewidzialna ręka, żaden nieświadomy bądź intencjonalny poprawiacz, tak, moich tekstów nie dokonał tam jakiejś zmiany, która byłaby przeze mnie nieautoryzowana. To znaczy nie był wysyłany do redakcji tekst, którego pan nie byłby w stanie rozpoznać jako swojego. Czasami wystarczą nieduże, pozornie mało istotne zmiany. Doskonale wiemy, że dla prawników w sprawach procesowych pojawienie się przecinka w niektórych miejscach może mieć znaczenie decydujące dla przebiegu procesu. No ale ja przypomnę w takim razie błyskawicznie tylko to, od czego zacząłem, o tych aferach pana Kwaśniewskiego. No począwszy od wykształcenia, poprzez to, o czym wspomnieliśmy, w Komitet Olimpijski, ale także ułaskawienie pana Fogla. No mnóstwo rzeczy. Czy pan pamięta, jak uciekał z Sejmu pod Rabinę? Oczywiście. W marcu 1994. Tak. Ja się zastanawiałem, czy w związku z tym on, jak schodził z drabiny, to było z drugie piętro, czy on nie mógł wchodzić do swego pokoju już jak tam Ałganow był zainstalowany, tak że nikt nie widział, czy nie próbował tego, no bo był jednak bardzo sprawny. Proszę państwa, na tym kończymy dzisiejszy program. Moim gościem był pan redaktor Jarosław Jakimczyk. Bardzo dziękuję. Dziękuję do bardzo. Usłyszenia. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Centralne Biuro Antykorupcyjne zawiadomiło prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez wicemarszałka województwa wielkopolskiego i 6 innych osób. CBA chce, by wszyscy odpowiedzieli za nieprawidłowości i nadużycia przy tworzeniu rolniczych grup producenckich. W ich efekcie Skarb Państwa miał stracić 16 milionów złotych. Jak mówi Piotr Kaczorek z CBA, agenci ustalili, na czym polegał mechanizm wyprowadzania publicznych pieniędzy. Agenci CBA ujawnili, że jedna z grup producenckich z branży spożywczej została sztucznie wykreowana. Funkcjonariusze złożyli w tej sprawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez obecnego marszałka województwa wielkopolskiego, ale także przez 6 innych osób. Zawiadomienie trafiło do prokuratury regionalnej w Poznaniu. Teraz oczekujemy na decyzję prokuratury. Poprosiliśmy także o to, żeby to postępowanie zostało powierzone do prowadzenia w całości nam, czyli delegaturze CBA w Poznaniu. Szczegóły dotyczące zawiadomienia CBA ma przekazać dziś. W Rudzie Śląskiej uczczono pamięć ofiar jednej z najtragiczniejszych katastrof w historii polskiego górnictwa. Dokładnie 10 lat temu w kopalni Halęba doszło do zapalenia i wybuchu metanu oraz wybuchu pyłu węglowego. W katastrofie zginęło 23 górników. Przy rudzkiej kopalni hołd ofiarom oddali związkowcy oraz koledzy górnicy. Jak co roku spotykamy się tutaj w miejscu, w którym rodziny, bliscy oczekiwali na to, że nasi koledzy szczęśliwie wyjadą z dołu. Te blizny na serduszkach zostały. Zaczął tu kolegi, w sumie bardzo dobrego znajomego, także boleś. Minęło 10 lat. Bogusław Ziętek, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego, sierpień 80. Ta główni oskarżeni nadal nie zostali prawomocnie osądzeni. No to jest po prostu sytuacja skandaliczna.
Obecnie trwa drugi proces w sprawie uchybień w kopalni Halemba, które mogły być przyczyną tragedii. Ukraina realizuje ideały Majdanu, jeśli chodzi o prozachodni kierunek rozwoju kraju, przekonywał prezydent Petro Poroszenko podczas przemówienia z okazji trzeciej rocznicy rozpoczęcia protestów w ukraińskiej stolicy. 3 lata temu w centrum Kijowa na ulicę wyszli niezadowoleni z niepodpisania przez ówczesne władze stowarzyszenia z Unią Europejską. Był to początek masowych kilkumiesięcznych protestów nazwanych rewolucją godności. Z Kijowa Paweł Łuszko. Prezydent Ukrainy przypomniał, że początkowym i głównym hasłem protestu, zwanego również Euromajdanem, było dążenie do integracji z Europą i niechęć wobec zbliżenia z Rosją. Rewolucja godności wyznaczyła wyraźną granicę między naszym europejskim, ukraińskim światem, a ich tak zwanym ruskim mirem. W ciągu 3 lat od Majdanu straciliśmy najlepszych z nas. Przeżyliśmy też dużo rozczarowań, ale Ukraina i Unia są dużo bliżej siebie niż 3 lata temu. Prezydent Poroszenko podkreślił, że niestety przez 3 lata poziom życia Ukraińców nie zbliżył się do europejskiego. Stało się to z obiektywnych powodów. Potężne pieniądze musieliśmy przeznaczyć na odbudowę armii. Jak zaznaczył Petro Poroszenko, kolejnym krokiem do zbliżenia z Europą powinno być przyznanie Ukrainie bezwizowego ruchu do Unii. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 2:33, teraz na antenie Polskiego Radia 24, debata dnia. Wiktor Świetlik i jego goście. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Witam Łukasza Lipińskiego, Polityka Insight. Dzień dobry. Grzegorza Jankowskiego, Superstacja. Dzień dobry. Panowie, obrona terytorialna będzie wyposażona w najnowocześniejszą broń, którą wyprodukuje Polska Grupa Zbrojeniowa. To są zapowiedzi ministra obrony Antoniego Macierewicza. I 3 pierwsze brygady tychże wojsk obrony terytorialnej mają powstać już na przełomie tego i następnego roku. Zgłosiło się 10 tysięcy osób. Czy czujecie się... Wojska obrony terytorialnej budzą bardzo duże i nadzieje, a z drugiej strony kontrowersje. Zarzuca im się najgorsze rzeczy temu planowi. Wiąże się z tym nadzieję na najlepsze. Czy czujecie się bezpieczniej, czy nie? Znaczy, ja to ubolewam strasznie, że Wojska Obrony Terytorialnej stały się przedmiotem politycznego sporu w Polsce. To jest tak, że opozycja, atakując już często na ślepo za wszystko, co by się nie wydarzyło, co by się nie działo, jaki ten rząd nie miałby pomysłu na rozwój, na reformy, na zmiany, na usprawnienia i tak dalej, to będzie atakowany. I niestety Wojska Obrony Terytorialnej stały się przedmiotem walki politycznej i źle, niedobrze, a jak już słyszę takie bzdury, że to jest prywatna armia PiSu, no to już się włos mi jeży ten nieliczny na głowie. Jeśli chodzi o uzbrojenie, nie wiem, wydaje mi się, że wszystko, co służy obronności kraju, a szczególnie tworzenie tego rodzaju jednostek, jest dobre. Czy te zapowiedzi się ziszczą, czy się uda je wyposażyć w nowoczesną broń? Nie wiem. Znając polskie rachy i polskie warunki, pewnie będzie troszeczkę inaczej, trochę bardziej ubożuchno, ale tak czy owak dobrze, że to powstaje i dobrze, że władze się w tej sprawie starają. Łukasz Lipiński, mi pozostało wobec tego po tych planach na temat wojsk obrony terytorialnej pozostaje zgłosić pewne zastrzeżenia, bo one są. Pierwsze zastrzeżenie brzmi, czy powinniśmy je wyposażyć w najnowocześniejszą broń. To mi przypomina taką anegdotę, jak kiedyś bodajże telewizja Puls oprowadzała swoich planowanych inwestorów po swoim studiu i mówi, no tutaj jest taki stół, to jest najnowocześniejszy stół, jaki produkują, TVN takiego nie ma. Tu jest drugie studio, ono jest najnowocześniejsze w Polsce, TVN takiego nie ma. I po takiej całej wycieczce przez to całe strasznie drogie, świetnie wyposażone studio, ten inwestor amerykański tak nachyla się do tego dyrektora z tej telewizji, mówi, a wyście się kiedykolwiek zastanowili nad tym, dlaczego TVN tego wszystkiego nie ma? Otóż pytanie brzmi, czy obrona terytorialna, która będzie się składała z ludzi, którzy będą szkoleni słabo, co jakiś czas, wymaga wyposażenia w najnowocześniejszą broń, czy jednak najnowocześniejszą broń powinny mieć przede wszystkim wojska zawodowe? Ja uważam, że wojska zawodowe i że ta zapowiedź odciera się o granice śmieszności. Po drugie, zgłaszam tą samą wątpliwość co kolega, czyli nie wiadomo, czy te zapowiedzi się ziszczą, bo w wypadku ministra obrony narodowej niektóre deklaracje, które zostały przez niego wygłoszone, nigdy nie były aktualne według jego własnych słów, więc minister obrony narodowej zapowiedział zakupienie konkretnych helikopterów w konkretnych datach, a potem o swojej własnej wypowiedzi powiedział, że nigdy nie była aktualna. Więc w wypadku Antoniego Macierewicza
Macierewicza. Nigdy nie wiadomo, co on powie, jest aktualne, a co aktualne nie jest. No i wreszcie po trzecie, ja rozumiem, że sprowadzanie do absurdu słów, że tutaj PiS sobie powołuje własną armię, jest dosyć łatwe, ale dwie rzeczy są bardzo zastanawiające. Pierwsza jest taka, że rzeczywiście jest to jedyny rodzaj wojsk, który zostanie wyłączony z normalnej struktury dowodzenia, czyli sztabu generalnego i dowódców, tylko zostanie włączony tymczasowo podobno, ale na razie nie wiemy jak długo, bo pod bezpośrednią zwierzchność ministra obrony narodowej, to po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o możliwość wewnętrznego użycia Wojsk Obrony Terytorialnej, to taka sugestia pojawiła się w dokumencie stworzonym przez Narodowe Centrum Studiów Strategicznych i to czarno na białym tam było napisane. Także ja nie twierdzę, że to będzie prywatne wojsko PiS, ale sporo kontrowersji i sporo wątpliwości wokół tego się znalazło. A czy to, że policja podlega bezpośrednio ministrowi spraw wewnętrznych, oznacza, że policja jest pisowska, a to, że Straż Pożarna podlega też chyba szefowi MSW, też oznacza, że jest pisowska? No nie, no bzdura. Zmieni się władza, jeżeli się zmieni władza i zrobi z tą obroną terytorialną, co będzie chciała, ale będzie podlegała nowej władzy pod postacią nowego ministra obrony, po prostu. Natomiast straszenie, że jest to prywatna armia PiSu, jest absolutnie nieprawdziwe, jest kłamliwe i jest po prostu głupie. Panowie, dotknęliście dosyć emocjonalnie wymiaru społecznego też tego obszaru. Wymiar wojskowy ma pewną wadę, podobnie jak w przypadku wszystkich inwestycji wojskowych, że one się sprawdzają zawsze tylko w warunkach ekstremalnych, w warunkach wojny. Tak naprawdę to jest różnica między inwestycjami wojskowymi a cywilnymi. Znaczy jest... Proszę bardzo. Jeżeli mogę wejść słowo, przepraszam Wiktorze, to jest tak, że ja pamiętam, czytałem to, że w 1939 roku armia gromadziła ogromne zapasy broni, nasza armia gromadziła nowoczesnej broni, one były zmagazynowane m.in. w Centralnym Okręgu Przemysłowym i w czasie, jak wybuchła wojna, przyszło co do czego, ta broń została użyta, nie wiem, czy ją sobie potem zabrali, to były karabiny przeciwpancerne i tak dalej wtedy. Więc ja się boję, że trochę z tymi zapowiedziami będzie trochę tak samo. No, tutaj mam poważną wątpliwość, czy faktycznie tu się z kolegą zgodzę, że jeżeli nie wiemy, jak ze śmigłowcami dalej będzie, no to nie wiadomo, jak to będzie też to z tą bronią, tutaj też jestem sceptyczny. Ale pytanie do Łukasza Lipińskiego, czy to jest problem rozwiązywalny? No, mamy rzeczywiście obserwujemy, to są też największe pieniądze, więc obserwujemy zawsze przy przetargach zbrojeniowych największe, nazwijmy to kolokwialnie, awantury, tak? I jakieś potworne chryje za każdym razem, kiedy coś wojsko kupuje. Ja generalnie nie mam problemu z tym, żebyśmy kupowali amerykańskie Black Hawki. Ja to, czego oczekuję po rządzie i po ministrze Macierewiczu, oczekuję dwóch rzeczy. Po pierwsze, żeby powstał, jeżeli dotychczasowy plan modernizacji technicznej armii, bo tak się nazywa ten dokument, jest nieaktualny, to chciałbym, żeby w rok po powołaniu przez ministra powstał jakiś nowy plan i żebym wiedział, co Polska chce kupić, a po drugie, i żeby on był oczywiście spójny i konsekwentny, tak? Żeby spełniał warunki. A po drugie chcę, że jeżeli już ten plan powstanie, mam nadzieję, że szybko powstanie, zacznie być realizowany, bo w tej chwili doszło do absolutnego zahamowania zakupów wojskowych i to, że minister Macierewicz ogłosił jakoś przed weekendem, że kupimy chałubice Krab, no to nie rozwiązuje nawet 1% problemu z wyposażeniem polskiej armii właśnie w śmigłowce, w broń antyrakietową, i tak dalej, i tak dalej. Panowie, a wracając do tego wymiaru społecznego, no bo oczywiście no z jednej strony jest to ostrzeganie, że to będzie miałoby służyć jakimś celom politycznym również. Z drugiej strony pojawia się również taki głos, że to jest istotne z perspektywy formowania obywatelskiego. Czy dostrzegacie takie zalety lub negatywy tego rodzaju formacji no w większym stopniu zbliżonej do cywilów niż zawodowa, sprofesjonalizowana i skoszarowana? Znaczy, plusy są dwa moim zdaniem tej akcji, społeczne plusy. Pierwszy plus jest taki zbliżony do programu 500+. Otóż ci mężczyźni, to jest takie 500+ dla mężczyzn. Otóż ci mężczyźni muszą być chyba... Karabin plus. Tak, karabin plus. 2-3 razy chyba muszą być w miesiącu na ćwiczeniach, muszą być w dyspozycji, ale generalnie mogą pracować tam, gdzie pracują, być kierowcą, nie wiem, profesorem, mechanikiem i tak dalej. Natomiast raz na jakiś czas się muszą zgłaszać na ćwiczenia, dostają za to co miesiąc jakieś pieniądze. I oni się z tego powodu, podejrzewam, zgłaszają i bo chcą te pieniądze ekstra wziąć, co ja nie widzę jako coś złego. Oczywiście, to jest całkiem okej, moim zdaniem.
I to jest normalny ludzki odruch. Druga rzecz jest taka, że oto, pamiętajcie, nie ma służby obowiązkowej, wojskowej. Ja sam nie byłem nigdy w wojsku, przyznaję szczerze, nie wiem jak panowie, czy mieliście jakiekolwiek przeszkolenie. Otóż otrzaskanie chociażby z karabinem, z dronią... Boże, odpowiedzmy, ja nie, Łukasz Lipiński. No ja miałem zajęcia z przysposobienia obronnego. No to umówmy się, że my mężczyźni, że tak powiem, koło 40, nie wiemy nic o wojsku, nie wiemy nic o broni. Gdyby co do czego doszło, czego nam oczywiście nie życzę, to nie wiemy, nie mamy zielonego pojęcia, jak nas powołują do wojska, co się z tym robi. I to jest złe, więc im więcej mężczyzn zostanie przeszkolonych chociażby z obsługi broni, tym lepiej. Łukasz Lipiński? Co ja mogę powiedzieć? Zobaczymy. Plusy tak? czy ja negatywy mam, dla społeczeństwa? Znaczy, trudno mi jest w tej chwili powiedzieć. Znaczy, widzę ten aspekt socjalny, ale szczerze mówiąc, jakbyśmy chcieli realizować aspekt socjalny, to od razu trzeba było te pieniądze przeznaczyć do miejskich ośrodków pomocy społecznej i po prostu bezpośrednio wydać na pomoc społeczną, a nie za pośrednictwem tego rodzaju akcji. Czy to będzie taka szkoła takiego wychowania obywatelskiego i jednocześnie takie realne przeszkolenie wojskowe, no to o tym się dowiemy w praktyce. Ja ze swojego jakby nikłego doświadczenia, jak było z przeszkoleniem wojskowym w PRL-u, to raczej mam dosyć negatywne doświadczenie. No płacenie za nic jest czymś złym, moim zdaniem. Natomiast płacenie za to, że się przeszkolił w użyciu broni i za to, że się przeszkolił w byciu w jakiejś jednostce wojskowej i się łyknie trochę tego wojska, nie jest czymś złym, wręcz przeciwnie. Myślę, że wiele osób to pochwalało. Sądzicie panowie, że tego rodzaju formacje rzeczywiście będą widoczne w jakiś sposób, no w takim bym powiedział, polskim życiu publicznym, że to będzie element jakiejś poważnej debaty dalej? Tak, na wezwanie Kaczora, dyktatora, jednostki wojskowe wyjdą na ulicę i rozpoczną aresztowanie opozycji. No nie, no Wiktorze, to jest bzdura, oczywiście, że to jest bzdura. Zmierzam do czegoś innego. Czy to będzie rzeczywiście jakiś tam element, no tak, że one będą musiały gdzieś stacjonować, gdzieś się żywić, gdzieś odbywać ćwiczenia, gdzieś będą robione zakupy dla nich. No to jest tak jak w normalnym wojsku, no jednostki gdzieś stacjonują, gdzieś się żywią, to jest też przy okazji element jakby jakiś gospodarczy, prawda, więc trzeba je zaopatrywać, więc mi się wydaje, że to jest ruch akurat bardzo okej. A jesteście panowie zadowoleni ze sposobu, w jaki wprowadzono tę debatę do życia publicznego? Łukasz Lipiński? Znaczy, no, szczerze mówiąc, trudno mi mówić o tym projekcie, bo za chwileczkę znowu będę słyszał, że sprowadzam go do absurdu. Mamy do czynienia z dosyć dziwną sytuacją związaną z usytuowaniem obecnego ministra obrony, który z jednej strony udziela wypowiedzi za wypowiedzią, które są albo jakąś gafą, albo się potem nie potwierdzają, albo stanowią jakieś niesprecyzowane zarzuty wobec innych osób, więc jakby jakakolwiek w tym momencie inaczej takie zachowania ministra szkodzi wszystkim jego inicjatywom, czy są sensowne, czy nie. Ja na przykład, szczerze mówiąc, nie uważam, że jeśli podejmiemy decyzję, że powinniśmy kupować Black Hawki, tak jak to Macierewicz wcześniej zadeklarował, ale potem się z tego wycofał, okej, tak, znaczy to też ma swoje zalety. Teraz się przenieśmy na inne terytoria, bo taka jest koncepcja Grupy Wyszehradzkiej, której ministrowie spraw wewnętrznych opowiedzieli się za wspieraniem uchodźców poza Unią Europejską. Chodzi o to, by korzystać z dobrych praktyk, wspierając uchodźców w miejscach, gdzie naprawdę są uchodźcami, a więc poza Unią Europejską, w obozach w Libanie, w Jordanii, powiedział minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak. Jak widzicie rozwinięcie tej deklaracji? Ja chciałem, znaczy tak, no mówiąc po kolei. Po pierwsze, jeśli chodzi o współpracę wewnątrz państw wyszehradzkich, to co się stało wbrew zapowiedziom obecnego rządu jest kompletnym rozdzieleniem tej grupy. To znaczy w tej chwili kwestie związane z migrantami i uchodźcami jest w tej chwili jedynym spoiwem, które łączy między sobą Grupę Wyszehradzką, co było widać przy okazji różnych dyskusji dotyczących zmian w Unii Europejskiej w ramach toczącego się teraz tak zwanego procesu bratysławskiego, gdzie widać było, że zarówno przede wszystkim Praga i Bratysława mają zupełnie inną wizję tego, jak Unia Europejska miałaby wyglądać. Różnice dotyczą też bardzo mocno stosunków między Unią Europejską a Rosją, gdzie wszystkie trzy państwa pozostałe Grupy Wyszehradzkiej mają inne poglądy niż my. Czyli jak rozumiem, wspólna polityka dotycząca uchodźców ma pokazać, że jeszcze w czymkolwiek z państwami Grupy Wyszehradzkiej się trzymamy i to jest to, że tak bardzo się rozeszliśmy, to jest dosyć niepokojące. Jeżeli chodzi o samą tą kwestię, pełna zgoda i to w zasadzie jest pewna zasługa nawet państw naszego regionu, żeśmy uświadomili reszcie Europy, że nie sam system relokacyjny
pomoże nam przezwyciężyć ten kryzys, ale też kilka działań związanych z ochroną zewnętrznych granic Unii Europejskiej, czy też z różnego rodzaju interwencjami, czy inwestycjami w krajach, w których ci uchodźcy pochodzą, bądź też z krajów, przez które oni są transferowani. Więc to zostało nawet docenione na przedostatnim szczycie Unii Europejskiej. Rzeczywiście to jest ten element dyskusji, który krajom naszego regionu udało się mocniej wprowadzić do debaty i to jest bardzo cenne. Natomiast jest też druga strona medalu, to znaczy poza uchodźca. Ja troszeczkę nie rozumiem tej wypowiedzi Mariusza Błaszczaka, że uchodźca, który jest w Libii, jest uchodźcą, a jak już jest w Europie, przestaje być uchodźcą. Znaczy nie do końca wiem, na czym polega ta magiczna zmiana tej osoby. Ja chciałem przypomnieć, że w obozach w Grecji i we Włoszech wciąż jest mniej więcej 120-140 tysięcy uchodźców, którzy wciąż czekają na uruchomienie tego programu relokacji, bo te dwa kraje sobie z nimi bardzo wyraźny sposób nie radzą. I ja, szczerze mówiąc, do końca nie rozumiem tej niechęci uruchomienia tych programów, zwłaszcza, że po pierwsze, wbrew temu, co się mówi, one nie są przymusowe, tylko dobrowolne. Polska dobrowolnie zgodziła się na przyjęcie kilku tysięcy tych uchodźców. Po drugie, myśmy już uchodźców z krajów muzułmańskich do kraju przyjmowali. Mam tutaj na myśli przykład Czeczenów, których na przełomie dekad poprzednich przyjęliśmy około 90 tysięcy, a ich jest w tym momencie od 5 do 7 tysięcy tych, których mielibyśmy przyjąć, czyli to byłoby zupełnie dla Polski nieodczuwalne. Także z jednej strony, tak jak mówię, te propozycje, które Grupa Wyszehradzka teraz składa, są cenne i dodają do debaty, jaka się toczy w Unii Europejskiej. Z drugiej strony, tak jak my oczekujemy solidarności Unii Europejskiej w różnych dziedzinach związanych i z zagrożeniem na wschodzie, i z budową infrastruktury i tak dalej, powinniśmy też być solidarni wobec Włochów i Greków i pomóc im w zajmowaniu się tymi uchodźcami, którymi oni się teraz zajmują. Grzegorz Jankowski, powinniśmy taką solidarność okazywać i jakie nadzieje? To jest tak, że z tym oświadczeniem Grupy Wyszehradzkiej. W tej deklaracji pewnie chodzi o to, żeby trzymać uchodźców jak najdalej od granic Polski i państw generalnie Grupy Wyszehradzkiej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że faktycznie oni są w Libii uchodźcami, natomiast w Europie oni są tak naprawdę już nie tyle uchodźcami, ile ludźmi szukającymi lepszej przyszłości, pracy, pieniędzy i tak dalej. Widziałem na Tempelhof w Berlinie, wszedłem do tego wielkiego obozu, widziałem, jak ci ludzie funkcjonują, byłem w urzędach niemieckich i widziałem, jak oni funkcjonują w tych urzędach, na czym im zależy, o co im przede wszystkim chodzi. To są ludzie, którzy szukają lepszej przyszłości. Ja im się wcale tej sprawie nie dziwię, ale tak to jest. Natomiast jeśli chodzi o Grupę Wyszehradzką, ja się cieszę, że nasza grupa się jej działania są ostatnio się zintensyfikowały. Ja bym nie powiedział wcale, że ona jest teraz, tylko to jest problem migrantów, łączy nas, nasze cztery kraje. Oj, tak nie jest. Moim zdaniem jest tak, że po wyborach na Węgrzech i po wyborach w Polsce i po tym, co się dzieje w Europie, jak widać, że Europa Zachodnia generalnie dryfuje, gdzieś tam się rozpada, powstała silna grupa, która artykułuje swoje potrzeby, swoje poglądy, swoją wizję spraw europejskich na forum całej Europy. We czworo jesteśmy o wiele lepiej słyszalni i bardziej się z nami liczą takie kraje jak na przykład Francja, czy takie kraje jak Niemcy. I to jest dla mnie bardzo oczywiste. Dobrze, że to powstało i dobrze, że swoje poglądy artykułujemy i że zmuszamy naszych partnerów, bo to jest kwestia zmuszania tak naprawdę do przyjmowania naszego punktu widzenia. Chciałem się tylko włączyć, gdzie jest ten jeden poza uchodźcami i jeden temat, w którym mamy wspólne stanowisko, bo z tego, co pamiętam, przed ostatnim szczytem Unii Europejskiej po raz pierwszy od 3 lat nie powstało wspólne stanowisko Grupy Wyszehradzkiej. Po raz pierwszy od 3 lat. To może ja trochę przeformułuję to pytanie, gdzie są te wspólne tematy jeszcze, ale gdzie też mogą być potencjalnie wspólne tematy. Nie polsko-węgierskie, jeżeli chodzi o całą czwórkę. Jasne. To proszę, drodzy panowie i drodzy słuchacze. Otóż jest tak, że pod tytułu podatku CIT 50 miliardów złotych wypływa z kraju, nie jest płaconych. To są dane Komisji Europejskiej.